Hej, cześć, czołem, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej serii Zagrajmy w Dead Space, utrzymana w konwencji survival horror gra akcji z widokiem z perspektywy trzeciej osoby, wyprodukowana przez studio EA Redwood Shores. Fabuła Dead Space osadzona została w odległej przyszłości. Główny bohater, Isaac Clarke, otrzymuje zadanie zbadania sytuacji na statku górniczym, z którego wysłano sygnał ratunkowy. Na miejscu okazuje się, że cała załoga nie żyje, a kontrolę nad ciałami zabitych górników przejęła pasożytnicza rasa nekromorfów. W przeciwieństwie do typowych TPS-ów, rozgrywka w Dead Space nastawiona jest w pierwszej kolejności na budowanie napięcia i atmosfery zagrożenia, a dopiero na drugiej miejscu pojawiają się sekwencje strzeleckie toczone w warunkach zerowej grawitacji. Przerażający klimat gry potęguje mroczna oprawa audiowizualna. Zwróćcie uwagę, że gra jest spolszczona. Rozpoczynamy nową grę, moi drodzy. Miłego oglądania. Bawcie się dobrze, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Średni poziom będzie chyba odpowiedni. Gra na Steamie nie jest polszczona, ale mamy wersję z Origin, gdzie jest po polsku. To nam troszkę ułatwi rozgrywkę. Będziemy bardziej tutaj, bardziej poznamy fabułę i aspekty gry. Co prawda gra miała premierę już dość dawno, ale nie mamy jej na swoim kanale, więc pomyślałem, żeby nagrać. Gra jest tak dobra, że wyszło aż 3 części. Isaac Clarke, inżynier i specjalista do spraw systemów statku. Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. Such a little thing. How many times you watched that thing? Guess you really miss her. Don't worry, we're almost there. You'll be able to look her up once we're on board. Sounds like you do have a lot of catching up to do. All right, everyone, we're here. Sinking our orbit now. All this trouble over that chunk of rock. Deep space mining is a lucrative business, Ms. Daniels. Aegis 7 is a gold mine, according to Prospector's reports. Cobalt, silicon, osmium. Now, where is she? There she is. We have visual contact. Ishimura. So that's Ishimura. Impressive. The USG Ishimura. Biggest planet cracker in her class. And it looks like they already popped the cork. Why is it all dark? I don't see any running lights. Corporal, take us in closer and hail them. And stay clear of that debris field. We're here to fix their ship, not the other way around. USG Ishimura, this is the emergency maintenance team of the USG Kellyan responding to your distress call. Come in, Ishimura. You're gonna need to boost the signal if your power's yes, low. Yes, we know. Boost the signal. More. Never heard of a total communications blackout on one of these things. You'd think with 1,000 people on board, someone would pick up the phone. What is that? It's a busted array like we thought. Sounds like they're having problems with their encoder. You get us down there and Isaac and I can fix it. 48 hours max. All right, you heard the lady. Take us in, let's see what needs fixing. Gravity tethers engaged. Automatic docking procedures a go. O cholera. Coś chyba poszło nie tak. Sir, the auto dock. What is it? We're off track. We're gonna hit the hull. Hit the blast shields.
that guidance tether's damaged. Switch to manual, now. Inside the magnetic field? Are you insane? Abort! No! We can make it inside. Corporal, gave you an order. The field's too strong! Dziec wylądował. Is everyone okay? What? What the hell were you thinking? Were you trying to get us killed? I just saved our asses, Miss Daniels. If we had aborted at that speed and distance, we'd have smashed right into the side of the Ishimura. Now settle down, let's get to work. Corporal, report. I'm not getting any readings from the port booster, and we've lost comms and autopilot. It'll take some time to fix. All right. Let's get some extra hands from flight deck to help out. Hold still, Isaac. I'm syncing up everyone's rig with the ship. Okay, we're done. Clean bill of health for everyone. Watch all right. We've still got a job to do. Cztery paski zdrowia. Co to za gość jakiś taki... Ten PC naćpany. Oczy zwierzęce. Jest i nasz protagonista. Pomimo, że gra już ma trochę lat, naprawdę wygląda nieźle. Mamy nowy cel, tak? Dobra, ustawiłem sobie sterowanie. A czemu nasza postać nie chce iść? Okej, niestety nie możemy ustawić klawiatury. Więc musimy grać w WASD, a jestem leworęczny, więc będzie troszkę... WASD, patrz, dobra, kontrol, biegnij. Okej, chyba wszystko. Caps dalej. Dobra. Mamy troszkę utrudnioną rozgrywkę, niestety. Booster. You lost the port booster. The Ishimura was the first Planet Cracker class vessel and is now the oldest serving with 62 years of continuous service. It holds the record for highest number of planet cracks. Jak się to otwierało? Na razie nie jestem w stanie tego otworzyć. Guess the power's down everywhere. Isaac, get over here and hack the door pad. W jaki sposób mamy to złamać? Otwarte, zamknięte. Tego też chyba nie jesteśmy w stanie na razie otworzyć. Gra na Originie była do ściągnięcia za darmo. Nie wiem, czy dalej jest. Seems like everyone was trying to pack in a hurry. There should be a security detail in here. Yeah? Well, there's not. There's nobody here. I can't pick up any broadcasts. But that security console is still live. Isaac, log in and see what you can find. Kendra, get that elevator back online. Power's dead. I can't. Then we root the damn power. Look, if we all cooperate, we can figure this out. Let's get that computer display up, Isaac. Use the lokalizator B. Ekran mapy M. Oho, mamy fajną mapeczkę tutaj. Dobra. I ekran celów J, czyli dziennik. Idź za grupą ochrony, otwórz drzwi hangaru, włącz konsolę ochrony. Dobra. Huh, that doesn't look good. She's taking a lot of damage. The tram system's offline. Getting around is gonna be difficult. Air seems to be flowing again, that's a start. O cholera. What the hell was that? Automatic quarantine must have tripped when the filtration system restarted.
Everybody relax. What was that? Not sure. What the hell? Oh, shit. I don't know. Something's in the room with us. Jesus! Over fire! Over fire! Get the power! The doors are locked! Run! Kurwa mać. Biegnij, biegnij, biegnij. O cholera, jasne. Run, Isaac! Get the hell out of there! A, ratunku! Matko i córko, jaki start. Fuck. Fucking shit. Grubo. Dobra. Kurde, gierka fenomenalna. Gra nas kieruje niby tutaj, ale jeszcze żeby był w stanie to otworzyć. Dobra, tutaj mamy ekwipunek, spoko. Dobra, dalej przeładuj, ale ja sobie przeładowanie zmienię. Tworzyć. Dobra. Energia plazmowa. Dobra, jeszcze musimy jedną rzecz tutaj zmienić. Sterowanie przyspieszyć troszkę, aż jest czułość myszy ustawiona i jeszcze sobie zmienimy sterowanie jak przeładowanie. Nie wiem gdzie to jest. Przeładowanie sobie zmienimy na E. Waruj, kuźwa. Jaki świr. Matko. Teraz wstrętne nekromorfy. Chyba trochę niewygodnie mi się steruje tymi WASD. Ale muszę jakoś to ogarnąć. Dobra. Szybki start. Skakujemy od razu na głęboką wodę. Okej, tam coś jest. Na początku gry też mieliśmy kilka takich skrzyń. Dobra, zestaw medyczny. Tak, no to wiem, że to jest nasz pasek zdrowia. Shit. Krateczkę zużyłem. A, ja zużyłem apteczkę niepotrzebnie, ale dobra. On the way over here. Are you okay? More what? What the hell are those things? Is that the crew? Keep your voice down. Whatever they are, they're not friendly, and half the doors on this ship are locked because of the quarantine.
Now we have to get to the bridge. But first, we gotta repair the tram system. You're crazy, Hammond. You're gonna get us all killed. If you listen to me, I will get you out of here alive. Now what's wrong with the tram? The data board is fried, but there should be a spare in the maintenance bay. There's also a broken tram blocking the tunnel that needs to be repaired. Damn it! Everything is on the other side of this quarantine. We can't reach it from here. No, we can't. But you can. Isaac, if I can get to the bridge, I should be able to access the personnel files. You fix the tram, and I'll help you find Nicole. Okay. Use the map screen to check objectives and important locations. To jest nasza mapa. Okej, z informacją, gdzie mamy iść. Elegancko. Co to jest? Płyta danych niezbędna. Aha. Żeby to otworzyć, potrzebujemy... Płytę danych. A to oni tam są, kurde. Wyłączone. Dobra. Mamy apteczkę, dobra, elegancko. O cholera. Niespodzianka. Gra nas tu kieruje, więc sobie pójdziemy tutaj. Agresywne te potwory. A, tutaj mamy... tutaj możemy chyba zapisywać grę. Aha. Czyli to tak nie ma, że sobie możemy w każdej chwili zapisać. To trochę utrudniona sprawa. Dobra. Gra się zapisała. Benson, tram engineering. We think we figured it out. Smith killed one. Listen, forget about shooting him in the body. You gotta cut off the limbs. Grab a cutter, anything like that. Cut him apart. Dobra, co to wiem? Kurze, jaka straszna gra. Cholera. Dobra, czy musimy strzelać w... łapy, w nogi, w głowę. Isaac, be careful. Shooting them in the body didn't seem to work. Go for the limbs. Dismember them. That should do the job. Conserve ammo by dismembering enemy limbs and doing extra damage. To jest jasne. Okej, okay, tutaj w grze oczywiście mamy też dostęp do pieniędzy, do waluty. Za gotówkę możemy ulepszać sprzęt. Co to jest? Drzwi się spaprały. Celowania strzał. Zestaw stazy. Looks like that door is malfunctioning, Isaac. Try using the stasis module you just picked up. Okej, jak się używało stazę? Zaraz sobie sprawdzimy. Rick, tutaj nie ma czegoś takiego celowania, może tutaj będzie. Pistolet stazy, to musimy sobie zmienić na przykład R. Dobra.
Dobra. Elegancko. Dobra, checkpoint. Teraz tak. Gra nas kieruje tu, więc pójdziemy w drugą stronę. O kurczę, tu ciemno. O shit, ja nic nie widzę. Cholera. Aha, mamy ten. Dobra, w broni jest latarka. Dobrze wiedzieć. Warto się rozglądać, warto chodzić, zwiedzać, bo gra nagradza. Tutaj, o, jeszcze mamy skrzynię, widzicie. Tej amunicji to ja mam już cały w brud. Sporo tego, dobra. Trochę kamera mnie denerwuje i wolno działa. Ale ogólnie da się przyzwyczaić. Na razie dość spokojnie się zrobiło. Your stasis module should be able to help you with that arm mechanism. To co to jest? Węzeł mocy. Aha, dzięki temu będziemy mogli ulepszać chyba nasz kombinezon i bronię. Chyba nie działa. Za mocy chwytak ręcznie, aby rozpocząć naprawę. Depot, but now the autoloader is fried. I need a stasis module brought down here now. If we don't get this piece of shit off the tracks, it's gonna jam up the whole system. Dobra, dobra, dobra. Okej, tylko tak. Aha, musimy drugi uruchomić. Musimy to spowolnić chyba, tak mi się coś wydaje. No jak by tak rozłączony? No bez jaj, przecież spowolniłem gościa, co jest? Trzeba, widzę. Dobra. Please
You did it. The tram is blocking the whole system. When you get the computer online, you'll be able to call the tram from the control room. Faster the better. I can hear something crawling around up there. Coś tam bardzo. Cholera. Gra jest mega, naprawdę. Dobra. Wracamy, tak? O cholera. O cholerstwo. Poszedł w cholerę, dobra. Zróbmy save'a. Tam chyba nie przejdziemy, nie? Drzwi są zamknięte. Dobra, wracamy. Dużo amunicji w tej grze jest. Brak miejsca w ekwipunku. No tak, wszystkie pozajmowane. Przydałby się oczywiście ulepszyć nasz kombinezon. Isaac, I've patched into the deck security system. It took some work, but I've got the door to the maintenance bay unlocked. The data board should be somewhere inside. Coś tu podejrzanie jest. A co to za przejście jest tutaj? Aha. Dobra, to jeszcze na razie tutaj nie musimy chyba wracać. Room is locked. There should be a key somewhere in the maintenance bay. A, tutaj nas gra kieruje, dobra. Oh shit! Oh shit, długa! O kuźwa mać. Żyjemy. Napięciu, ale surprise. Dobra. Oczywiście chyba w te...
strzelać. Fenomenalna gra. Abyśmy tędy poszli właśnie. A, tędy też możemy. W sumie dwie ścieżki są, to wychodzi. Ale emocje. Kurczę, jakby takie gry teraz produkowali, to byłoby fajnie. Ej, coś tu ciała leżą, ale to chyba... No właśnie. Tak myślałem. Informacje na temat stanu naszego statku. Dobra. Każdy potwór praktycznie coś dropi. Fajne. Tej amunicji tego wszystkiego jest w brud, aż za dużo. Aż za dużo, naprawdę. Ewentualnie można było wziąć trochę wyższy poziom trudności, ale dobrze, już nie będziemy zmieniać. Czyli znowu amunicja. Za dużo tego wszystkiego jest. Czego mi tu gra każe iść? Jak to jest... Aha, dobra. Skąd węzeł mocy? Rzućmy sobie tą apteczkę, może małą. Dobra. Weźmy tą większą. Ok, tu mamy modyfikator. O, płyta danych. Mamy w sumie chyba nawet dwa te. Warsztat ulepszenia, piła plazmowa RIG, moduł stazy, tlen, 20 sekund, możemy zwiększyć i punkty wytrzymałości. I obrażenia sobie weźmiemy większe, pojemność może nie.
Dobra, więcej nic nie ulepszymy. Kurde, gra jest rewelacyjna. Zajebista gra. Szkoda, że nie możemy ulepszać tego. Take the board back to tram control and slot it into the computer array. That should get the tram system back online. No, ulepszyliśmy naszą broń. O, proszę, teraz nam nic nie wydropił. Przedmioty znikają po pewnym czasie, więc nie można ich zebrać. No dobra. Przygotujmy się, bo nie wiadomo, co nas tutaj czeka. Drań. Amunicja się nam kurczę kończy. Wiecie co, chyba tutaj sobie skończymy ten materiał. Zdejmę jeszcze tylko tą, którą ona się zdobyć. Dobra. Teraz możemy tu uruchomić kolejny... Kolejkę możemy wezwać. All right, we're on board and heading to the bridge. Good work. Strange. The quarantine just lifted. Whatever was in the flight lounge must have left. That's lucky for us. Isaac, get back to the Kellion and prep it for launch. We'll find out what we can from the bridge and meet you there. If we live that long... You're out of your league, Hammond. This is suicide. We're going to die out here. Your lack of confidence in me is duly noted, Miss Daniels. But I have a mission to complete, and that's exactly what I am going to do, with or without you. Do we understand each other? Ostro. Just get us out of here alive. Dobra, lecimy. Ej, zwróć uwagę. Aha, tam byliśmy, tak? O, kasiura się tu pojawiła. Jestem ciekaw, co za tą kasę możemy kupować. Zaraz na pewno na nas coś wyskoczy, właśnie. Oh shit. Do góry. No i tutaj chyba mamy skrzynię, której wcześniej nie otworzyłem. Kasy zbierzemy, dobra. Kurde, gra jest fenomenalna, naprawdę. Ja pierdziu, grałem w nią drugi raz. Pierwszy jak raz grałem, to było chyba 10 lat temu. Ja
teraz mamy wersję polską, gramy na 1080p na full detalach, klatki nie spadają poniżej 150. Gra się przyjemnie po prostu. Gdzie tam kurwa? Koniec mnie zaskoczył. Dobra. Coś tak miga ten ekran tutaj. Tak by było to skrzaczone. Liczę na to, że znajdziemy tutaj stację zapisu. Isaac, we made it to the bridge. It's a nightmare up here. No survivors. We're going to try to get to the command computer. Dobra, tutaj mamy stację zapisu gry. Dobra, to tutaj skończymy. Amunicji nigdy za wiele. O, tutaj coś jeszcze jest. Tutaj coś jeszcze jest. A, kasiura. Tylko czekajcie, czego ja nie mogę jej zebrać. Dobra. To będzie dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że film się wam podoba, bo zapowiada się naprawdę super, świetna seria. Trzymajcie się, na razie, cześć!